Musimy walczyć o każdy dzień. I nieważne jak jest ciężko, gdy myślimy, że już nie mamy sił, my możemy zwolnić, my nie możemy się zatrzymać, ale my możemy zwolnić, ale się nie zatrzymać. I zawalczyć o ten kolejny dzień, a później jeszcze o kolejny i kolejny. I ja to nazywam każdą kolejną szansą, tą drugą szansą. Mówi się, że nie daje, że nie ma drugiej szansy bo że nie daje się drugiej szansy, nie wchodzi się do tej samej rzeki. Nie, a ja mówię, że każda kolejna szansa jest tą drugą szansą. Wróćmy do tego grapplingu i UFC, czyli pod... kiedy w ogóle podjęłaś decyzję? jakby Skąd to się wzięło, że stwierdziłaś, że idziesz do UFC? Bo to te, też nie jest to jak chyba. Jak zaczęłam trenować MMA, to powiedziałam, że chcę być najlepsza na świecie, tak jak byłam w mojej taj. I ja chcę być mistrzynią świata we wszystkim, co robię. I ja nigdy nie chciałam być mistrzynią yy, treningu, mistrzynią sparingu, mistrzynią. Yy, worka, ja chciałam być mistrzynią w oktagonie. I ja bardzo ciężko przepracowuję zawsze kampy. Ja jestem zawodniczką, byłam zawodniczką, która musiała wycierać buzią matę, bo niektórzy tak, a jest dobrze, jest dobrze, a ja nie, ja jestem cholernie wymagająca. Co masz na myśli, Przez mówiąc... to, że ja wymagam od siebie, wymagam bardzo dużo od ludzi i ludzie też tego nie kumają. Mm -hmm. Co mam na myśli? Co masz na myśli, mówiąc wycierać, wycierać twarzą matę? Że ja muszę poczuć to, że już więcej nie mogę, chociaż i tak wiem, że to jest tylko limit w mojej głowie żeby powiedzieć, dobra, wykonałam robotę, nie? Bo niektórzy tak po łebkach, nie? Tu, tu, gadu, gadu, a ja nie, ja muszę to przepracować, nie? Ja jak y, nudzę się, ktoś zatłumaczy za długo ćwiczenie, minuta, dwie, trzy, to ja już się rozkajarzam. nie? Ale to chodzi, że ja, mi mówisz, ja robię, nie? I tak jest z organizacją spraw. Ty mówisz do mnie, że mm, słuchaj, załatw mi coś, pomóż mi coś. W Stanach tak mają ogólnie. To oni tam tydzień, dwa, trzy... A ktoś mi coś powie, ja ja już. Ale to nie, to poczekaj. Ja to już to masz ogarnięte, spoko, nie? I mam tak ze znajomymi. I jak ci mówiłam, że słucham tego podcastu, jak biegam albo jeżdżę na Wyki Warte Miliony, to tam koleś mówi, że szybka reakcja na działanie jest jak najbardziej korzystna. Ja tak robię, niektórzy potrzebują czasu i ja tego nie neguję, ale ja działam od razu. Jak mnie o coś poprosisz, ja ci to załatwię, wiesz, w Trimiga. Tak, decyzyjność jest jednym z głównych e, predyktorów sukcesu. Ja, tak. Słucham tego w podcastach tak bardzo często, więc to jesteś decyzyjna zdecydowanie. Zresztą jak ze sobą rozmawiam, to ja widzę, jak szybko działa twój mózg. To jest, e, muszę, muszę za tobą nadążać. bo Jest, nie jestem jest takie przy... ćwiczenie. Mhm. Co to, to, to Nie rozumiem. Że uruchamiasz półkulę. Mhm. I szybciej one wiesz, szybciej działają. So, coraz szybciej. Um, czy musiałaś mieć jakieś kontakty, czy jak się dostawać do UFC? No właśnie, jeżeli tej UFC. Ja zaczęłam walczyć i, 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 i trenować i wiesz, były te walki i, i Karola, z którą mam dobrą relację teraz, ale walczyłyśmy, wiesz, była jakaś zła krew i wiesz, KSW, boom, wybuch tego popularności MMA i było, że dostałam ofertę, ale tam się pewne rzeczy nie zgadzały, w ogóle były też inne organizacje. I tak było, że Karolina zdobyła tytuł mistrzowski KSW, najlepsza w Polsce MMA. Ale przecież najlepsza siedzi tutaj, ja jestem najlepsza. Ja już miałam tak, dobra, dawać mi ten kontrakt, ja idę, ją pokonam i ja pokażę, kto jest najlepszy. Ta ambicja, nie? Ale później, ochłoń, ochłoń, ochłoń. Twoim celem jest UFC. To jest najlepsza organizacja MMA na świecie. To jest olimpiada sztuk walk. No i ja sobie powiedziałam, że ja przeczekam. Przeczekałam, ale znowu strzelił mnie czas, który miałam w Holandii odezwał się do nas menadżer z zagranicy, który obiecywał mi, że weźmie mnie do Invicty, to jest taka żeńska wersja UFC, ale na bardzo, na dużo niższym poziomie, ale gdzieś są to drzwi do UFC, tym bardziej kiedyś, jak w UFC była tylko jedna kategoria wagowa, kobiet czy dwie, teraz już jest, już jest ich więcej. No i słuchaj, ja się przygotowywałam znowu do walk, już miałam trochę więcej sponsorów, miałam tutaj życie, ale te walki nie przychodziły. Odwołana, odwołana. Ja mówię, cholera, jasna, ja chciałam walczyć w tym MMA, przeszłam na MMA, a tu nie ma walk. Eee, no i co się stało? Aż w końcu byłam w kampie, długo trenowałam, więc już trochę odpuściłam, aż przychodzi oferta, żeby zawalczyć w ogóle w Blue City w Warszawie. Jakiś pan biznesmen zrobił sobie, biznesmen zrobił sobie galę na 300 osób. Mhm. Ja byłam tam pierwszą walką wieczoru. No i zawalczyłam. No i wiesz, później impreza, luzik, dwa tygodnie później już wróciłam na matę po tygodniu, tak lekko się ruszać, dostałam telefon, żeby zawalczyć z Rosie Sexton na Cage Warriors, a Cage Warriors to jest organizacja angielska bardzo mocna, do której dużo ludzi trafia do UFC, żebym zawalczyła. I Ta, tam, gdzie Connor zaczynał. Mój menadżer wtedy i, 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 i trenerzy mówią, o my byśmy nie chcieli, żebyś tą walkę brała, bo chcemy iść do UFC, masz fajny rekord, że, że może za jakiś czas wejdziesz. A ja tak mówię, dobra, mam odpuścić walkę, może mają rację, ale wiecie co? A oni powiedzieli mi: ostatnie zdanie należy do ciebie. Ja powiedziałam, że ja walczę. Oni mówią: nie, nie, odpuść. Ja, mówię, ja to biorę, ja to wygram z weteranką UFC i mówię: i pójdę do UFC. Oni tak na mnie spojrzeli: no szalona, nie? No ale podejmujesz to ryzyko, idziesz, żeby nie było, że mówiliśmy. Lecę na Cage Warriors, no Rosie Rosy Sexton, już pod koniec pierwszej rundy miała ciężko. Druga runda, trzy dni później dzwoni Sean Shelby matchmaker UFC i zaprosił mnie do UFC. Do, czyli do, jak do ciebie miałam... personalnie zadzwonił? Nie, do tego menadżera. Mhm. Czyli jak miałam, nie miałam walk, to później w trzy miesiące łącznie z debiutem UFC zrobiłam trzy walki, a największym problem polegał na wadze, bo ja zawsze mówiłam, że jak będę miała zrobić 115 funtów, czyli 52 kg, będę musiała obciąć sobie obciąć sobie rękę, ale zrobiłam to i, i stary, popłynęłam. I wtedy, gdy wychodziłam do OKTAGONu, w ogóle wcześniej jeszcze kontrakt, Kiedyś nie było tak, że skanowałeś telefonem, albo był podpis elektroniczny. E, więc co? Przyszedł kontrakt UFC i pierwszy agreement podpisujesz, podpisujesz taki główny kontrakt, kontrakt na walkę. Wszystkie badania, no bo to sprawdzają od oczu, głowy, kości, wszystko po prostu. E, e, do, wiesz, się ja mówię, to ma być UFC? Ja spędziłam trzy godziny z Skanując, podpisując, wysyłając, a jeszcze te skanery tak wolno działały. Ja mówię, to ma być najlepsza organizacja MMA na świecie, kto tyle pracy kosztuje. No ale dobra, jak już na tą walkę, nie zapomnę, że przed wejściem do Oktagonu, przed walką, mówię, oni mi pozwolili lśnić. Ja to wykorzystam i będę lśnić jak największa, naj, najjaśniejsza gwiazda. E, wiesz, jaki jest problem z zawodnikami? Ja próbuję ich tego uczyć, bo wielu zawodników było w UFC i zauważ polskich. Mm -hmm. Ludzie spoczywają na laurach. I jak ja słyszę, że ja spoczywam na laurach po zdobyciu pięciu mistrzostw, to cholera mnie łapie. Ale ludzie, gdy dostają awans, ludzie, gdy dostają możliwość angażu w najlepsze organizacje na świecie, czy w kadrze Polski mogą lecieć na Olimpiadę, ludzie spoczywają na laurach. Bo oni mówią, e, ja już jestem gościem, ja już jestem gościowa. Jestem w UFC. Wiesz co? Nie. To Ci daje szansę. Ty się teraz musisz wykazać, i właśnie to jest to, że ja poszłam ja chciałam się wykazać i chciałam być coraz lepsza, a, a ludzie idą i spoczywają na laurach. Ja już nic nie muszę, ja będę trenować. Nie, to musisz wtedy pokazać czemu y, szefowi. I dlatego ja też zdobyłam aprobatę Dejny i całego JFC, że ja cały czas się rozwijałam i pokazałam ogromny szacunek, y, i to, że jestem im wdzięczna za to, i że będę robić to jak najlepiej, y, najlepiej y, potrafię. A jeżeli mówiłam o tych walkach, które mi odwołali wcześniej, tej karierze, słuchaj, to, to wiele osób wie, że ja o mały włos nie sprzedawałam kserokopiarek, bo już byłam w tak trudnym momencie mojej kariery, że nie było walk, nie było wyjazdów, nie było tych pieniędzy, że ja mówię, dobra, czas iść i pracować gdzieś, albo tak samo było jak dojeżdżam na trening, że były dni, że źle się czułam. I mówię, nie, i potrafiłam zawrócić. Jeździłam wtedy Honda Civic na gaz, potrafiłam zawrócić. Mówię, głowa mnie boli, się nie wyspam. Zawracam jeszcze raz. Mówię, ty, no nie będziesz puszy, wracaj na trening. Wracałam na trening. Finalnie potrafiłam tak trzy razy zawrócić, kończyłam na treningu, byłam wdzięczna sama sobie, że skończyłam na treningu, na, tre na treningu. Ale był też okres, że chciałam rzucić sport trzy czy cztery razy, może i pięć. Ale wiesz co, ja nie miałam takiego żalu. Dobra, nie wyszło i że o, poświęciłam tyle szkoda, pieniędzy. To tak jak po związku. Yy, mówimy o jejku, straciłam z nim 6-8 lat albo z nią. Ale ile no to się co? Nauczyłaś? to co? wtedy ten moment nie był ważny i ja się w ogóle nauczyłam w tamtym roku, bo mam znajomych i wielu znajomych potraciłam. Ludzie się dziwią, czemu ja się zamknęłam tak z rodziną, bo oni z mną byli od zawsze. Mam przekochane siostry, szwagra, yy, siostrzeńców, teraz rodziców, i gdyby nie o nim mnie tutaj by nie było. I ja ich. Yy... Będę o nich dbać po prostu do ostatnich e, naszych wspólnych dni, e, bo ludzie tego nie rozumieją, ale oni byli nie tylko moją rodziną, przyjaciółmi od zawsze i są na zawsze, bo wiele osób, e, wiesz, jak ktoś dochodzi do wielkiego sukcesu, to chce brać z tego, nie. A moja rodzina w ogóle taka nie jest, nie. E, I to jest coś pięknego, ale do czego właśnie wtedy, gdy ja nie miałam auta, pożyczałam od siostry, nie, pożyczałam od siostry. Czy cokolwiek, to się zamykało. I bardzo ważnym, e, e, tak jakby, e, filarem mojej karierze właśnie była ta, e, była ta rodzina. No Ale jesteśmy już w UFC, no. Mm, jeszcze chcę Cię zapytać w takim razie, o, bo jedna rzecz, o którą chciałam Cię zapytać, to co Ci. Domyślam się, że miałaś mnóstwo ciężkich momentów, jak na przykład ten moment, kiedy też chciałaś sprzedawać kserokopiarki. Ale, i... no słuchaj. No i w ogóle takie mi testy robili, przeszłam dwie rozmowy, testy, no psychotesty, ja mówię. Dobra, czy ja idę pracować w jakichś służbach, czy sprzedawać kserokopiarki? Goddame. No i przeszłam, i oni dzwonią do mnie. No, pani Anna dostała pani zatrudnienie, nie? A wtedy chodziło o W ogóle te pieniądze były tak śmieszne. Ile miały teraz? Z 1000 zł, 1200 zł, to była taka najniższa krajowa. Full time? No, to tam wiesz, jeszcze jakaś prowizja, ale to ciężkie było. No ale słuchaj, a ja wtedy, Boże, proszę, proszę, time, jeszcze jedną szansę. Znikąd przyszła oferta cholera jasna. Ja mówię, nie, daj sobie jeszcze jedną szansę, dam sobie jeszcze jedną szansę. Dlatego ja ludziom powtarzam. I ja tego doświadczyłam u ludzi walczących z rakiem, bo poświęcam się Fundacji Cancer Fighters od wielu lat. Mhm. Że miałam dzieci, które do których szliśmy, nie mogliśmy ich zobaczyć, były w izolatce, e, sepsa. E, tak naprawdę lekarze mówili, że to ostatnie momenty życia. A ja po dwóch dniach dostawałam od mamy telefon, że ta czy inna osoba czuje się lepiej. I mi to dało tylko przeświadczenie w tym, że my musimy walczyć o każdy dzień. I nieważne, jakieś ciężko, gdy myślimy, że już nie mamy sił, my możemy zwolnić, my nie możemy się zatrzymać, ale my możemy zwolnić, ale się nie zatrzymać i zawalczyć o ten kolejny dzień. A później jeszcze o kolejny i kolejny. I ja to nazywam każdą kolejną szansą, tą drugą szansą. Mówi się, że nie daje, że nie ma drugiej szansy, bo że nie daje się drugiej szansy, nie wchodzi się do tej samej rzeki. A ja mówię, że każda kolejna szansa jest tą drugą szansą. Mm -hmm. I, i, I te moje poświęcenie w karierze jest tego totalnie przykładem, nie? Bo już był moment taki w moim życiu, że nawet moi rodzice czy siostry mówili: puknij się w głowę, wydajesz tyle pieniędzy na to, pracujesz, nic nie masz. Moja siostra miała auto od wielu lat swoje, coś tam, a ja wszystko wiesz. Pompowałam spór. Dużo lat jechałaś na zera, na zera? Bardzo długo. i i, i, I to drażni czasami, że ludzie, tak jak wcześniej powiedziałam, widzą to wszystko. Ale ja bardzo długo musiałam się nauczyć doceniać sama siebie. Nie? To tak jak mówiłam o tym niecieszeniu niecie, nie, nie się z sukcesu po sukcesie. A, a teraz staram zadbać o siebie, i jestem wredotką w takim codziennym życiu nawet, bo bardziej dbam o siebie. Ale bo... wiem, że jeżeli tego jasno i głośno nie powiem. To ktoś się nie domyśli. Mm -hmm. I, I tak, tak to Ludzie wygląda. Ludzie to wykorzystają, jeśli tak. będą zbyt miło, nie? Tak. To no, to... ja jestem taka po mamie trochę, że my bardzo jesteśmy takie serdecznie oddane, i moja mama zawsze mówiła: Asia, jak jesteś dobra, za dobra, to musisz mieć twardą pupę, bo często będziesz upadać, ale. ale, ale... I to też też tego nawiążę, bo zaczęłam mówić o, przy, o ludziach, przyjacielach, że, że tra, traci się tych znajomych. I gdy już myślisz, że masz w końcu grupę fajnych ludzi, takich zaufanych, że wow, pracujecie w showbiznesie, pracujecie były sportowiec, albo coś tam, coś tam, że tworzycie grupę, a tu nagle się robi takie odklejenie znowu powiem, nie? I mówisz, kurde, znowu, znowu jednak tych ludzi nie ma. Więc nauczyłam się czerpać z miejsca z ludzi tu i teraz, nie? I jutro, jutro możesz, nie wiem, od, 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 odlatuję, że wiesz byśmy gadali i bym powiedziała ci coś prywatnego, ty byś to wrzucił na przykład w eter. I pewnie bym powiedziała, ten taki, siaki, no bym poczekała byśmy. pod klatką. Czy... <laughs> <laughs> nie, ale wiesz, to bym powiedziała, kurde, fajny gość, tak mi się fajnie z nim rozmawiało. No nie wiem, coś się stało, że to zrobił. I się nauczyłam czerpać właśnie z tego tu i teraz i to jest fajne, nie? Z ludzi... Nie mieć takich oczekiwań, że zostanę na nominowany. Oczywiście, drugi czas. bo jeżeli przyjdziesz do mnie i powiesz, że chcesz być prezydentem Stanów Zjednoczonych za 10 lat, ja powiem: Przemek, ja tu będę czekać. Mhm. Jak będziesz mnie potrzebował, zadzwoń, ja tu jestem, ale za 10 lat, kurde, będzie ci tak samo bić brawo e, i, i będę wspierała, bo, bo to wymaga poświęcenia, to wymaga rezygnacji. Jeżeli, tak jak powiedziałam wcześniej, jeżeli chcesz żyć łatwo, nie osiągniesz sukcesu, musisz Pozwolić się w jakimś stopniu upodlić, nawet. To jest upodlenie czasami, nie? Taka ciężka, jak te weight cuty, które robiłaś, to mówiłaś, że nie lubisz jak rodzina cię ogląda. No, Bo no to, to, to ja, ja, ża wygląda. ja żałuję. jak gdy dałam takie oświadczenie po tej walce z Rose, pierwszej przegranej, ja to niczego nie odbieram Rose. Oświadczenie dałaś? Nie wiem. Znaczy, był taki wywiad dość mocny w przeglądzie sportowym wtedy. I chodzi do mnie, że to jest wymówka. Ja mówię, wymówką byłoby to, gdybym przyszła po walce i powiedziała: to, był, to było cięcie wagi. A ja zbiłam. Ludzie, jak mają postanowienia noworoczne w styczniu, głównie, to chcą zbić 3-5 kg, a ja zbiłam 7 kg w 14 godzin. E, mój organizm się nawodnił, i, i ja usłyszałam, że to była wymówka. A ja mówię: Dobra, ty masz postanowienie noworoczne i nie możesz zbić kilograma w 3 tygodnie, a ja to zrobiłam w jedną noc, wiesz, 7 razy mocniej, ale. Ale wtedy ja miałam ze sobą ekipę HBO, którzy nagrywali dokument o mnie. Wiesz, że ja wszystkich wyrzuciłam, łącznie z moim trenerem, za drzwi. I Mikey Brown, który jest legendą, bo był mistrzem WC, jest trenerem Mateusza Gamrota, Dastina Poriera, Vidala, wielu, wielu ja, gwiazd. Ja, ja, ja on siedział pod tymi drzwiami, sprawdzał tylko, jak się czuje. A, a, a wtedy ta dietety, która mnie prowadziła, która popełniła ten błąd, siedziała w mnie, ja siedziałam w tej i ona mówi: Kończymy. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!